Cześć, z tej strony redakcja Leniwej Popkultury, a my jak co sezon zabieramy się za podsumowanie anime, które przyszło nam oglądać przez te ostatnie 3 miesiące. A jestem tutaj ja, czyli Jacek 2.0, a ze mną jest... Jacek 1.0? To ja? Cześć. Tak, nasz kochany Jacek Leniwiec. I drogi Jacku, no to co, zaczynamy pewnie od naszej standardowej struktury, czyli od sequeli, które dostaliśmy w tym sezonie. I z tego co widzę, u nas na liście na pierwszym miejscu jest Fire Force. I wiem, że też oglądałeś i że nie byłeś za bardzo zadowolony, tak może nie zadowolony, do końca usatysfakcjonowany z tego pierwszego sezonu. Jak ci się na przykład podobają zmiany, które zaszły dosyć wyraźne w tym drugim? Powiem ci, Jacku, ja Fire Force'a tutaj komentuję, można powiedzieć, na żywo tydzień w tydzień na naszym Facebooku Leniwa Popkultura. Więc jeżeli ktoś czyta, to prawdopodobnie będzie teraz słyszał drugi raz to, co tam już pisałem. Dla mnie drugi sezon Fire Force'a to bezsprzecznie był dużo lepszy niż pierwszy, aczkolwiek był bardzo sinusoidalny. Niektóre wątki były naprawdę super i mamy tutaj właśnie to przebudzenie Filara, tej dziewczyny w różowych włosach, nie? Dla mnie to był wątek super. Ale zaraz po tym wszedł wątek Półwyspu Chińskiego, który był bardziej komediowy. Gdzieś tam puścili tych wszystkich nowych rekrutów. No jakoś tak nie było powagi w tym wątku. I ten wątek mi się na przykład mniej podobał. No i teraz zaczął się kolejny fajny wątek. Więc drugi sezon jak dla mnie idzie po sinusoidzie. Raz jest lepiej, raz jest gorzej. Ale jako całokształt, jakby tak patrzeć przez całokształt, to moim zdaniem jak najbardziej na plus. Szczególnie, że Fire Force w drugim sezonie klimatem zbliża się bardzo do takiego klimatu, który pamiętam z Solitera, który bardzo lubię. Czyli trochę mrocznie, trochę niepokojąco. I myślę, że to jest droga, w którą powinien iść, żeby odpuścić już te wątki humorystyczne naprawdę już tam na trzeci plan, a iść w cały ten... To, gdzie tam było szaleństwo w Soliterze, no to przełożyć to troszeczkę na Fire Force'a. Nie wiem, czy się ze mną zgadzasz, mam nadzieję, że tak. Zgadzam się. Generalnie drugi sezon jest dużo lepszy od pierwszego. Przede wszystkim z tego względu, że poprawiła się reżyseria odcinków i cała struktura z tego serialu. Już nie ma takich tych dziwnych przestojów, nie? Gdzie jak podczas dialogów postacie mówiły, nagle miałeś parę sekund tak, ciszy, gdzie miałeś po prostu statyczny obrazek, nie? I dopiero wtedy zaczynali coś znowu mówić, albo się jakoś zachowywać. Na szczęście z tego zrezygnowano. Zmienił się zresztą reżyser w połowie już chyba pierwszego sezonu i przejął właśnie sezon drugi. I to działa zdecydowanie lepiej. Pobryło się tempo opowieści, cała akcja jest dużo bardziej płynna. Zresztą animacja w tym sezonie to jest po prostu jakiś kosmos, co tutaj odwala David Production. Jak scena z infiltracją chyba katedry jakiejś, nie, to było, gdzie tam Joker idzie z Benimaru i to, co się odwala po prostu, to jest magia. Szczególnie jak wykańczają głównego bossa, głównie Joker to wykańcza. Gdzie wchodzi naprawdę to, co wspomniałeś, to szaleństwo całe, świetne, po prostu muzyka, ten cały styl, który tam narzucono, naprawdę to był fenomenalny fragment. No i ogólnie historia też w końcu ruszyła z kopyta, w końcu zaczęło się coś więcej dziać, mamy więcej starć właśnie z ewangelistami, mamy też więcej rozwiązań zagadek, co do tego, co się stało z tym światem, jak wyglądała właśnie ta wielka katastrofa sprzed 250 lat i pomału zbliża do coraz częstszych konfrontacji między siłami dobra, siłami zła i wyjaśnienia po prostu kolejnych tajemnic tego świata. Ja jestem bardzo zadowolony, cieszę się, że nie porzuciłem tego anime, pomimo, że no, w pierwszym sezonie miałem parę miejsc, w którym byłem ku temu blisko, ale mówię, jest świetnie. A i chyba też zauważyłeś, że jest dużo mniej fanserwisu, szczególnie związanego z jedną z bohaterek, nie? Wiesz co, Jacku, po kolei, chciałbym najpierw się odnieść do tych przestojów, o których wspomniałeś. Faktycznie jest ich dużo mniej, aczkolwiek one dalej się pojawiają, tylko tym razem wreszcie są używane w dobrych momentach, gdzie to nie jest właśnie tak wrzucone od czapy, tylko naprawdę dodaje fajnego klimatu w odcinku, w sytuacji, gdzie są te sekundowe czy dwusekundowe przerwy, nie? Między akcją.
Kolejny wątek Benimaru i Joker, no to jest coś, znaczy w tym momencie hype na Fire Force u mnie wzrasta z odcinku na odcinek, aczkolwiek miałem nadzieję, że wydarzenia z ostatnich epizodów potoczą się troszeczkę inaczej, co nie znaczy, że jestem jakoś bardzo rozczarowany, gdyż seria idzie właśnie w tym kierunku tej, mogę powiedzieć, mitologii, historii, co tam się w ogóle działo, nie? Że odeszliśmy już od tych jakichś pojedynczych zadań, gdzie ktoś tam się zapalił i musieli go ugasić, albo jakieś są tam niesnaski między stacjami, przepraszam, nie pamiętam jak się nazywały w tym momencie te jednostki, nie? Tylko idzie właśnie w tym, że wszystko to ma jakieś drugie dno, że cały ten kościół ma drugie dno, że ta firma, która zajmuje się budowaniem elektrowni, też coś ukrywa. W tym kierunku właśnie, w kierunku tajemniczości, dokładnie tak. W tę stronę idzie seria i jestem zadowolony. Mm-hmm. Tak samo właśnie jak poprzednim razem, tu dodam, jako że jestem z mangą na bieżąco, będzie pan zadowolony. Tego będzie właśnie, co ci się najbardziej podobało, coraz więcej. Coraz ta fabuła będzie się zagęszczać. Nawet powiem, że mnie z parę razy zaskoczyło, nie? Co tam się, jakie rozwiązania autor podjął. Ale generalnie mówię, no, jak słyszycie sami, jesteśmy obaj bardzo zadowoleni z tego drugiego sezonu. Na to do tej pory dostaliśmy ile? 12 czy 13 odcinków? 13 chyba. Z tego co wiem, to teraz już 13 wyszedł parę dni temu. Tak, i czekaj, teraz mamy sezon albo przerwy, wczoraj, czy... Nie wiem. Nie orientuję nie, się. Teraz mamy sezon przerwy i lecimy później z drugą połową, czy będzie tu kontynuacja od razu? A mi się wydaje, że to idzie normalnie do 25 odcinków. Bardzo możliwe, musiałbym to sprawdzić. Chyba to nie jest split bardzo core. Bardzo cię przepraszam, bo nie odniosę się do twojego pytania. Tak, jest dużo mniej fanserwisu, aczkolwiek dalej on jest w najgłupszej postaci po prostu. Za każdym razem, jak się pojawia pani z ogonami, z ognia, już po prostu oczami wywracam, mówię, weźcie mnie z ekranu i nie pokazujcie nigdy więcej. Tak, ale na szczęście to jest bardziej w tle, nie masz to tak po prostu w twarz bezpośrednio, tylko gdzieś tam takie są drobne fragmenty, gdzieś tam na trzecim planie. No, jak jest ujęcie na siostrę to też specjalnie, się poprawiło. Jak się wodą oblewa, to jest na trzecim planie. A, no. To tak. Proszę cię. No to zdecydowanie. To nie wiem, jakie ty masz inne plany w tej serii. Kto dla ciebie strzeci? Ale co do naszych planów, masz jeszcze coś do dodania do Fire Force? Bo to w sumie jest wciąż drugi sezon. Raczej się wypowiadaliśmy ogólnie, o czym ta seria jest w naszym poprzednim materiale, który był właśnie, w którym omawialiśmy pierwszy. To powinno się pojawić gdzieś na górze, w prawym rogu. Mhm. Tak, dokładnie. Chyba tyle mamy do dodania. Czekamy na więcej i... Tak, ja nie chcę tutaj słucham ciebie. Wydawać jednoznacznej opinii, że seria jest dobra czy niedobra, gdyż jeszcze połowa przed nami, a jak wspomniałem, może być różnie, bo seria ma różny poziom i może być tak, że my się spotkamy tutaj jeszcze za jakiś czas i powiem, że totalna kaszana i że jestem zawiedziony, więc na razie zostawmy tak jak jest. Na razie jest dobrze. Oby było dobrze dalej. Kolejne odcinki będą na Facebooku. Na pewno warto dla animacji oglądać, bo David Production flexuje tutaj ostro z Fire Force i nie mogę się doczekać, aż dostaniemy ogłoszenie na kolejną część JoJo, jeżeli ma tak wygląda. O nie, to JoJowcy. Ale to już taka prywata. Wszędzie się wcisnę. Tymczasem... Mów. No, dokładnie. Tymczasem mamy na drugiej pozycji No Guns Life, drugi sezon. Też już obejrzałeś w całości? Kurczę, Jacku, powiem ci, że ja ostatnio w ogóle mało anime oglądałem, jak zwykle. Za każdym razem mówię, że mało oglądam. Nie obejrzałem No Guns Life drugiego sezonu. Jakoś tak nie miałem ochoty. Obejrzałem 3-4 odcinki i nie czułem tego, co czułem przy pierwszym sezonie, nie? Jakoś mnie tak nie ciągnęło bardzo do tego anime. Może nadrobię, może nie nadrobię. Wszystko się okaże. Na ten moment nie obejrzałem do końca. No to w takim razie ja przejmę tutaj pałeczkę i powiem tyle, że nadal mamy takie właśnie science fiction połączone z neo-noir. Z tym, że w tym sezonie jest mniej tych spraw detektywistycznych, a bardziej się skupia na społecznej stronie
że tak powiem, tych wszystkich wszczepów, które się pojawiają, tych robotycznych kończyn i czy przemiany tak daleko idące ciała są etyczne lub nie? Czy społeczeństwo jest na to gotowe? Pojawia się nawet pewna grupa terrorystyczna, która się sprzeciwia właśnie dalszemu rozwojowi robotyki i modyfikacji ludzkiego ciała. Pojawia się także więcej pytań o przeszłość Inui Juzo. Nawet mamy pod koniec bardzo wyraźne odniesienia, co się działo w jego przeszłości, jak wyglądała jego rola w wojsku i tak dalej. Dodatkowo mamy też parę rozwiązań co do Tetsuro i dlaczego został porwany przez Biruren i wszczepiony mu został właśnie Harmonii. Także Mary bym dostała swój wątek, dosyć rozbudowany, ze swoim bratem, który tutaj powraca w tym sezonie. A to wszystko, jak wspominałem, łączy się dosłownie z pytaniem, czy te wszystkie poprawa ludzkiego ciała, czy w jaki sposób ludzkość to wykorzystuje, czy to jest dobre, czy złe. Nadal tam są dosyć proste odpowiedzi, a sama historia balansuje gdzieś między powagą, a bardziej humorystycznym podejściem, ale mimo wszystko ogląda się bardzo przyjemnie. Nie jest to jakaś rewelacja, która by mnie powaliła na kolana, ale byłem zadowolony, że skończyłem ten sezon, tym bardziej, że od połowy zaczyna się robić dużo lepiej. Ten początek rzeczywiście jest dosyć powolny, kiedy nasi bohaterowie troszkę tak się bujają w tej nie do końca wiemy, gdzie to zmierza, ale kiedy wątki zaczynają się w końcu zazębiać i dostajemy ten finał, nawet się poczułem dosyć usatysfakcjonowany tymi odpowiedziami, które tam dostajemy. Mówię, było okej. To nie jest coś, pewnie do czego będę wracał, ale jeżeli ktoś jest zainteresowany obejrzeniem jakiegoś niezłego sci-fi z fajnym twistem, to bardzo polecam. Jacku, mam do ciebie jedno bardzo ważne pytanie. Czy wystrzelił? Wystrzelił. Wystrzelił. Nawet więcej niż raz. Dobra, to nadrobię może, bo kolejny sezon nie będzie aż taki obfity w ciekawe produkcje, więc możliwe, że nadrobię. Mhm. Tak, warto. Jest, jeżeli oglądałeś pierwszy sezon, powinieneś być zadowolony też z tego drugiego. Fajnie rozwija się ten świat i bohaterowie też mają fajną drogę do przejścia przez te kolejne 13 chyba tam było odcinków. Wiesz, teraz studia się zaczęły, to jest przecież idealny czas, żeby oglądać anime, nie? Po co robić coś innego? Dokładnie. Nie, tak może być. Się śmiejesz, ale mieliśmy takie dosyć bardzo nudne wykłady na studiach, gdzie one się zawsze zgrywały z czasem, kiedy wychodziły po prostu mangi z Shonen Jumpa. I tam miałem takiego dobrego kolegę, z którym właśnie siedzieliśmy na laptopach i czytaliśmy sobie słuchać wykładu. Nie, wiesz co, to jest dla mnie totalnie norma, bo tak się nie powinien się tych chwalić, ale jak teraz są wykłady online, to często było tak, że po prostu sobie włączałem, bo ten wykład był rano, włączałem sobie ten wykład, ja miałem kawkę, on sobie leciał w tle, sobie jedząc śniadanie, pijąc kawkę, ogarniałem wszystkie rzeczy na stronę, czy jakieś tam maile, posty, takie rzeczy, nie? I wiesz, mijała połowa wykładu, ja miałem cały dzień zaplanowany i mogłem słuchać. Tak, więc teraz może jakieś anime obejrzymy. Ale, ploteczki ploteczkami. Jacku, pogadałeś już sobie, to teraz możesz przekazać pałeczkę mi, gdyż... Tak, dokładnie, bo teraz przechodzimy do wagi ciężkiej, jeżeli chodzi o sequelę, czyli zaczynamy od Oregairu. I tutaj, drogi Jacku, bo wiem, że już chciałeś mówić w poprzednim naszym podsumowaniu sezonowym, ale nie było ci dane o tym, więc proszę, masz teraz parę minut dla siebie. Cóż, tak, wtedy mogłem być bardzo zirytowany. Waga ciężka? Ciężko powiedzieć. Moim zdaniem trzeci sezon totalnie nie dorównuje ciężkością poprzednim sezonom. I muszę przyznać, że na początku bardzo mnie to frustrowało, do tego stopnia, że po obejrzeniu kilku odcinków naprawdę nie miałem ochoty kontynuować tej serii. W tym momencie odcinków jest już 11 albo 12. Ja serii jeszcze nie skończyłem, jestem na 10 odcinku, więc zakończenia jeszcze nie widziałem. Tak więc i powstrzymam się od konkretnych ocen serii, aczkolwiek po głębszym namyśle, kiedy już przerobiłem te odcinki, doszedłem do wniosku, że trzeci sezon Oregairu jest jak takie idealne lądowanie samolotu, gdzie
Pierwszy sezon było się wzbicie na to ukazanie bohaterów, ukazanie ich problemów. Drugie to było pociągnięcie tego tematu, już jakieś tam turbulencje w rocie, przejściowe manewry i tak dalej. No i trzeci, który jest ostatnim sezonem, jest właśnie takim odpowiednim lądowaniem, gdzie wszystkie te dramaty już są takie bardzo unormowane. Tam już nie ma tak, że jak było w poprzednim sezonie, że gdzieś tam w drugim czy w trzecim odcinku już nam wybuchała bomba emocjonalna. Tutaj jest wszystko takie bardziej spłaszczone, gdzie bohaterowie już nie mają aż takich kryzysów, gdzie wyciągnęli pewne wnioski, aczkolwiek w tym momencie konfrontują się z innymi problemami, z problemami takiego typu, że do końca nie potrafią żyć bez siebie, gdzie tkwią w niewygodnej relacji, bo tam oczywiście dwie dziewczyny się kochają w głównym bohaterze, w Higai, a żadna też nie chce tracić tych kontaktów, nie? A z drugiej strony wszyscy chcą zacząć działać samodzielnie, w szczególności jedna bohaterka. No i tak się docierają przy tym sezonie, gdzie tam najważniejszym wydarzeniem to było zorganizowanie balu dla trzecioklasistów, nie? Więc trzeci sezon Oregairu, cóż, no nie wiem, czy to ja już dorosłem, bo pierwszy sezon oglądałem naprawdę wiele lat temu, kiedy mogłem się utożsamiać z głównym bohaterem. Ale tam w ogóle było chyba dosyć długie oczekiwania na ten trzeci sezon. Tam wiele lat minęło chyba między drugim a trzecim, o ile dobrze kojarzę z dyskusji na Reddicie. Powiem ci, nie mam tego tutaj nigdzie zapisanego niestety. No ale tak, to nie jest przeskok roku czy dwóch. Kurczę, no jak mam ocenić tę serię? No, gdybyś mnie zapytał po tych trzech odcinkach, to bym z wzburzeniem i gniewem opowiadał, że Oregairu się stoczyło, a w tym momencie mogę powiedzieć tylko, że wylądowało gładko. I cóż począć, no ludzie się zmieniają, nie zawsze te same dzieła, które kiedyś na nas trafiały, trafiają teraz. No i tak, Oregairu. Jestem w takim letargu między tym serią, bo nie mogę powiedzieć, że mi się bardzo podobało, nie mogę powiedzieć, że mi się nie podobało. No. Nie, czyli po prostu masz takie ambiwalentne uczucia co do tego finału. A drugie, mam do ciebie jeszcze pytanie, bo ja osobiście nie przepadam za bardzo za trójkątami miłosnymi w anime. Tutaj jakoś to zostało tak rozwiązane, że nie czujesz tej żenady? Takiej zalewające cię z ekranu, że no masz ten trójkąt i wiesz, że to nie jest do końca, może nie tyle realistyczne, bo to anime, to więc dajmy sobie spokój z waleniem głupo jakiś realizm, ale czy nie czujesz, że takie to było forsowane? Czy jednak to rozwiązanie i to, jak ci bohaterowie do tego podeszli, jak ta sprawa miłosna, ten węzeł gordyjski, w który się wpakowali, czy został przecięty w sposób, który cię usatysfakcjonował, czy jednak tak nieco przecież mniej? Jacku, myślę, że to są te właśnie dwa ostatnie odcinki, których jeszcze nie widziałem. Aczkolwiek mówienie, że w Oregairu się forsuje jakąkolwiek miłość, jest totalnym błędem, gdyż tam ten temat jest, on jest tam jest cały gdzieś z tyłu. Cały czas jest gdzieś z tyłu za bohaterami, ale on jest trochę tak traktowany, że on tam jest, ale nie za bardzo się o nim mówi, taka tajemnica Poliszynela, wiesz? Że wszyscy doskonale wiedzą, jak wygląda sytuacja, ale nie chcą podejmować tych bardzo ważnych kroków, żeby nie popsuć wszystkich tych relacji, które ich łączą. Rozumiesz, o co chodzi, nie? Że oni stoją w takim rozkroku. Tam nie ma, wiesz, tam nie ma wyznawania sobie miłości, czy specjalnego zabierania na randki, czy spędzania jakiegoś dodatkowo więcej czasu. Tam wszystko dzieje się tak, jak się działo wcześniej, po prostu oni wiedzą, że stoją w rozkroku, no i że trzeba będzie coś z tym zrobić niedługo, nie? Ale ostatecznie decydują się jakieś podjąć kroki, żeby tą sytuację rozwiązać, a nie bujać się w bądź co bądź nie tak zdrowej relacji, nie? Ostatecznie. No, generalnie cały sezon polega na tym, że oni się bujają w tych niezdrowych relacjach. Nie wiem, jak się rozwiązało. Mówię ci, Jacku, po raz trzeci. Jeszcze nie wiem, jak to się zakończyło.
Mam nadzieję, że to nie będzie aż taki happy end, jak sobie wyobrażam, tylko w zasadzie no, najlepszym opcją by było, jakby wszyscy poszli w swoją stronę, nie? Tak to widzę. Mhm. Że ja generalnie tak właśnie dzisiaj siedziałem, nadrabiałem jeszcze kilka odcinków i sobie tak myślałem, kurde, po co oni w ogóle ten wątek romantyczny tu wcisnęli, nie? Że jakże fajniej by było, jakby go nie było. Że po prostu wydarzenia z życia, nie? Slice of life. Oni wcale nie musieli się tam kochać. Mm. No tak, moim zdaniem niepotrzebnie trochę ten wątek miłosny. No. Okay. Tyle miałem do powiedzenia o Oregairu. Ja wielki fan Oregairu, który hype'ował się na każdy sezon. Opluwasz. Nie, wiesz co, myślę, że już tak miałem trochę przy drugim sezonie, gdzie Dobra, po kolei. W pierwszym sezonie bardzo mocno zżyłem się z głównym bohaterem, bo myślałem trochę jak on. Drugi sezon po jakimś tam czasie pokazywał tak naprawdę, że jego decyzje i jego sposób myślenia są złe, kiedy ja już to przerobiłem u siebie i wiedziałem, że są złe. Więc troszeczkę wyprzedziłem w rozwoju głównego bohatera. No i trzeci sezon już jestem totalnie inny niż główny bohater i już tak patrzę trochę z przymrużeniem oka na ich całe akcje, nie? Że już są dla mnie troszeczkę za dziecinne, o. To, co kiedyś było alegorią mojego życia, tak teraz jest dla mnie za dziecinne. Tyle. O końcówce jeszcze Oregairu na pewno napiszę na fanpage'u. Tak, więc to ja mam podobnie, że coraz ciężej mi się utożsamiać z osobami, jeżeli chodzi licealnymi. Tutaj mówię o anime, nie? Że jeżeli mamy anime licealne, to naprawdę mi jest obecnie, kiedy już mam liceum prawie 10 lat za sobą, no to już bardzo, bardzo mi ciężko po prostu utożsamiać się. Dlatego jak mieliśmy parę, chyba w zeszłym sezonie, albo dwa sezony temu, na Miyoki Tekure, gdzie miałem w końcu bohaterkę, która jest w moim wieku, ja się czułem po prostu tak z tym dobrze, że mam się w końcu z kogoś, z kim mogę się utożsamiać, nie? O nie, tak, kurde, reumatyzm. Wiesz co, ale jest totalnie tak jak mówisz, gdzie ja gustuję w tych dramatach, slice of life, w takich rzeczach, to ja czytam te mangi, oglądam trochę mniej, ale czytam mangi, no i też mam tak, że to jest takie dziecinne, nie? W sensie nie chcę tutaj patrzeć z góry oczywiście na te tematy, bo te historie często są bardzo piękne, aczkolwiek niektóre rozwiązania, czy właśnie decyzje, jakie podejmują bohaterowie, są takie, no wiesz, po latach zrobiłoby się inaczej, nie? Ale oni o tym nie wiedzą, trzeba o tym pamiętać, ci licealiści o tym jeszcze nie wiedzą. Tak. Więc nie wolno wysypać za bardzo. Patrzymy na nich z punktu widzenia większego doświadczenia życiowego. Tak. No jak mówię, no coraz ciężej po prostu mi się ogląda te anime licealne i jednak zacząłem już czegoś innego szukać. No ale no to już się troszkę rozgadujemy o Oregairu, a tymczasem mamy kolejne anime, które czekało długie, długie lata zanim doczekało się sequelu, a mowa tutaj o ReZero. Oglądałeś może pierwszy sezon? Nie, ja do ReZero jeszcze chyba nie mam odwagi podejść. Jeszcze nie mogę przeboleć hype'u, jaki ma za 10 lat, może jak to wszystko upadnie, to dam szansę. Mówię, żałuj, ponieważ drugi sezon to jest spierdolone mistrzostwo świata, co się dzieje. Przepraszam za przekleństwo, ale dzieci słuchają. Muszę to powiedzieć. Muszę po prostu to dobitnie zaznaczyć, ale naprawdę drugi sezon dowiózł. 4 lata opłacało się czekać, a po wielu słabych anime, jakie dostarczyło nam White Fox, w końcu powrót do ReZero był także okazją do tego, żeby się odkupili i zrobili to w sposób... dałbym im 6 po prostu za to, co się dzieje w tym drugim sezonie, ponieważ jest lepszy od pierwszego. Już na tym etapie mogę powiedzieć, że jest po prostu dużo lepiej. Nawet jeżeli lubiłem ten pierwszy sezon ReZero i nadal uważam za najlepszy isekai, jaki prawdopodobnie do tej pory dostaliśmy, tutaj poprzeczka jest postawiona jeszcze wyżej. Pewnie już zauważyliście po moich zachwytach na Facebooku, gdzie co tydzień publikuję swoje wrażenia, ale no kurczę, naprawdę ciężko mi się nie zachwycać tym, co się dzieje. Przede wszystkim, jak organicznie
wprowadzono konsekwencje względem mocy głównego bohatera. Kiedy sobie myślisz, okej, nasz bohater, pomimo tego, że umrze, może się odrodzić w pewnym save pointcie, który się ustalił na jakimś etapie, jakiś tam autosave mu się zrobił i jakoś mu się zejdzie, może do tego się cofnąć, więc mamy takie drobno tutaj podróż w czasie, ale okazuje się, że to cofanie się w czasie i próba odwrócenia pewnych wydarzeń nie jest taka łatwa. To jest tak naprawdę bardzo skomplikowana, wielostopniowa zagadka, wręcz powiedziałbym labirynt, w którym masz co chwilę ślepe uliczki i musisz meandrować, żeby próbować znaleźć tą właściwą ścieżkę. I to jest tak fenomenalnie poprowadzone, to się po prostu ogląda siedząc albo wbitym fotel, albo na skraju jego, po prostu czekając na to, jak bohater będzie musiał kolejne te trudności przeskoczyć, jakie będzie miał przed sobą zadania, zagadki. Naprawdę ciężko mi się nie zachwycać, ponieważ no tu jest tyle rzeczy, to jest tak dobrze poprowadzone, bohaterowie tak się pięknie rozwijają, mamy tyle poruszających się zębatek tej opowieści, które na siebie nachodzą, wpływają i no jest po prostu niesamowicie, no to, kurczę, aż mi brakuje słów, żeby opisać, jak jestem zachwycony tym sezonem. To może ja ci... Sam... Mów, proszę bardzo, kontynuuj, bo widzę, że tu już jesteś w zachwytach, to teraz nie będę cię wyprowadzał. Tak, się nagrzałem na zachwyty. Sam Subaru, czyli główny bohater, kiedy w pierwszym sezonie dużo osób było nieco poirytowanych jego zachowaniem, tym jak bez większego przemyślenia pakował się w jakiekolwiek kabały największe, że nie dbał o swoje życie, nie dbał o swoje zdrowie, tylko po prostu ruszał do akcji, nie? I wiele osób to niesamowicie irytowało, po prostu jego sposób zachowania. W tym sezonie to uzasadniono. I to zrobiono w taki sposób, że mi szczęka opadła, jak ten epizod wszedł. Po prostu tak go nabudowali, pięknie wpletli, no nie zrobiły tego retconem, ale przekazaniem nam informacji, których wcześniej nie mieliśmy, ale według których ta postać już była budowana po prostu. I mówię, mózg mi wyparował, jak dostaliśmy właśnie przeszłość Subaru. Czyli dopełnili wyjaśniło się dlaczego. Tak, dopełnili i to zrobili w tak organiczny, tak piękny, wkomponowujący się w cały ten poprzedni sezon i ten sezon, co się wydarzenia, jak się wydarzenia toczyły, jakie decyzje on podejmował, że to jest, kurde, wszystko jest logiczne. W sensie, okej, nie jest logiczne, jak ludzie nie myślą, że po prostu, żeby zrobić A, muszę B, tylko logiczne w ten sposób, że rzeczywiście ma to sens, że on się tak zachowywał i że podejmował takie decyzje i w ten sposób pewne konsekwencje, jego reakcja na nie, no, po prostu nie jestem w stanie mówić inaczej jak w samych superlatywach o tym sezonie. I wiem, że miałeś do mnie jakieś pytanie, więc dawaj. Nie, pytanie miałem takie, żeby rozwiać moje wątpliwości, bo fakt faktem, te ReZero już mi naprawdę chodzi od pewnego czasu po głowie, szczególnie, że cały czas mi się gdzieś nowelka przewija, tu twoje posty na Facebooku. Ile w tym jest haremówki, a co dalej? Ile z haremówki? Nadal troszkę tam jest, chociaż jedna postać przez większość sezonu jest wyłączona z akcji, więc praktycznie jedyne co zostało to Subaru próbujący rozwiązać obecny cykl śmierci odrodzenia, w którym się znalazł i jakoś z niego wyjść. Ponieważ obecnie ma przed sobą chyba najtrudniejszą zagadkę, jaką do tej pory przyszło mu rozwiązać i to jest naprawdę dosyć dobitnie pokazane, jak przed jaką po prostu no stanął górą, nie? Którą musi jakoś, na którą się jakoś spiąć, znaleźć jakąś odpowiednią trasę, żeby się nie zwalić i kurczę, no mówię, nawet sobie nie wyobrażasz, jak bardzo jestem zaskoczony, że aż tak mi podszedł ten sezon, ponieważ no dobra, jak wspominałem, lubiłem ten pierwszy, ale tutaj po prostu tak poprzeczkę po prostu postawili, tak moje oczekiwania przebili, że no sam słyszysz, jak tylko chwalę ten sezon, ponieważ no
póki co nie jestem w stanie jakieś widzieć wad tutaj większych. Myślę, że jeszcze w tym roku się zabiorę za to ReZero, bo faktycznie mnie kusi. I jak ty się tutaj, aż tak brzydko powiem, kolokwialnie spuszczasz nad drugim sezonem, to znaczy, że może jednak faktycznie warto dać szansę. Patrząc na historię innych twoich polecajek, którymi polecałeś i faktycznie były kozak, nie? O dziewczynkach wchodzących w dorosłość i o dziewczynkach budujące różne maszyny w wyobraźni. Więc myślę, że... A, dokładnie. Teraz mi przypomniałeś, że właśnie do teraz niedawno właśnie mówiliśmy o tym w kontekście Regairów, że nie jesteśmy w stanie już tak się dobrze zrozumieć tego mindsetu licealnego, a nie tak dawno przecież mieliśmy anime o wchodzących w dojrzewanie dziewczynkach, nad którym obaj się zachwycaliśmy. A to już totalnie nie jesteśmy chyba targetem. W sensie... No. No. Ale było bardzo dobre, no właśnie, to jest od... No, ale o tym już rozmawialiśmy. Jacku, powiedz mi, co mamy dalej na liście? Po pół godziny, a my dalej sobie lecimy. Tak, skoro mamy to za sobą, więc pamiętam, że miałeś niedawno post o pewnym anime, w którym narzekałeś, że no nie do końca cię zachwyciło, tak się spodziewałeś, że cię zachwyci, więc... Rozwij tutaj na łamach naszego podcastu, co miałeś na myśli w takim razie. Pierwszą kłodą pod nogi, które rzuca widza ta seria, jest jej tytuł. Japoński tytuł już sobie w ogóle daruję. To jest Mukyo Andrology Bureau of Supernatural Investigation. W skrócie dalej będę po prostu mówił Mukyo, bo ten tytuł jest naprawdę dowalony. No i tutaj mam, podobnie jak przy Oregairu, mieszane uczucia, aczkolwiek w tym przypadku dużo mocniej kierują się w stronę zawodu, aniżeli w stronę zachwytu. Może zacznijmy od pozytywu, bo sezon faktycznie miał lepsze momenty. Albo inaczej, może zacznijmy od historii, bo kiedyś w ogóle, jak ja trafiłem na tę serię, to jest drugi sezon. Pierwszy sezon odpaliłem kiedyś całkowicie przypadkiem, bo chciałem pisać o nim tekst. Ale go obejrzałem i z tego co pamiętam, to nie miałem zbyt wielu przemyśleń na jego temat, dlatego ten tekst nigdy nie powstał. No i tak z rozbiegu odpaliłem sobie drugi sezon, bo pamiętałem, że koniec końców przyjemnie mi się oglądało tę serię. No i tak, mieszane uczucia, lepsze momenty. Twórcy zdecydowali się... Ale może tak, skoro to jest nowość... Powiedz może dwa słowa w ogóle, o czym to anime jest, żeby nasi widzowie też, jeżeli nie oglądali, mieli mniej więcej pojęcie, o czym to opowiada. W zasadzie jest przekonany na 90%, że większość osób tego nie słyszała w ogóle o tym. No to tym bardziej. No w zasadzie mamy dokładnie to, co jest przedstawione w tytule. Mamy głównych bohaterów Mukyo i Rodziego, którzy wspólnie pracują w biurze. Biurze do, brakuje mi słowa, jak to jest na polski, egzorcyzmów, zajmujący się egzorcyzmami. Gdzieś po świecie oczywiście krążą sobie demony, yokai, które na przykład opętują ludzi, gdzieś tam nawiedzają miejsca. No i ktoś się musi tego pozbyć, nie? No to właśnie oni się tym zajmują. I mają, do tego są specjalnie spisane magiczne prawo, którym zajmuje się Mukyo. Rodzi jest jego kompanem, trochę podwładnym, takim przybocznym można nazwać, nie? No nie sędzią, zajmuje się, tak jak Mukyo zajmuje się wydawaniem wyroków na duchach, tak na przykład Roji zajmuje się wszystkimi talizmanami ochronnymi i takimi sprawami, nie? Tak, i drugi sezon, pierwsze co nam pokazał, to wprowadził trzecią siłę tak jakby do całego uniwersum, bo mamy Mukyo i Rodziego, z drugiej strony mamy złą organizację ARK, które chcą sprowadzić na świat jakąś katastrofę, którzy zajmują się zakazaną magią i tak dalej, tak dosyć schematycznie. A trzeci wprowadził jeszcze inne biuro, którym zarządzał pewien jegomość nazywany Goryo. No i to było tak naprawdę odzwierciedlenie tych światowych molochów, które dążą tylko do jak największego posiadania, w jak największej wyłączności na egzorcyzmy. No i nasi bohaterowie sobie tutaj z nimi mieli małe spięcie.
a potem z pięciu nastąpił rozłam, gdzie główni bohaterowie poszli w różne strony, troszeczkę z przymusu, i moim zdaniem to był na przykład najlepszy moment całego sezonu i chciałem wtedy, żeby już do końca sezonu tak naprawdę nie wrócili do siebie, gdyż dużo bardziej podobało mi się ich działanie, nie? Gdzie Roger wrócił do Akademii Magii, żeby się tam dokształcać, tam spotkał szalonego dyrektora, który im takie próby przygotował, że to się w głowie nie mieści. Muhyo z kolei dał popis swojej potęgi, gdyż Muhyo jest przepotężnym egzorcystą, i zakontraktował samego Hadesa, tak, tego Hadesa, władcę piekieł. Po co? Jeszcze nie wiadomo. Domyślam się, że w trzecim sezonie użyję go do walki z największym złem. Aczkolwiek to... Dobra. Największym złem. No i tak naprawdę to chyba kończą się plusy tej serii, tego sezonu. Dużo więcej było minusów. Przede wszystkim minusem było całe zakończenie drugiego sezonu, które totalnie nie miało wydźwięku jak zakończenie. Tam pojawił się, można powiedzieć, final boss, który nie robił nic, tylko czekał na ruchy bohaterów. Jego wszystkie działania nie przynosiły żadnych efektów, bo główni bohaterowie byli nietykalni, bo byli głównymi bohaterami. Roji, który na początku serii deklarował, że w końcu się zmieni i że będzie lepszy, że weźmie się za siebie, a i tak koniec końców został jęczącym typkiem, co się daje emocjom ponieść. I to jest dokładnie całe zakończenie. Wyobraź sobie, Jacek, że główne dialogi na zakończeniu to było krzyczenie Muhyo, Muhyo, Muhyo. I to jest autentyk z tego sezonu, było tak żałosne. Poza tym jeszcze była postać Goryo, którego tutaj omawiałem jako ta trzecia zła siła, który bardzo szybko dostał wpierdziel, nie od głównych bohaterów, ale dostał. No i on oczywiście po swoich przejściach dostąpił pięknej, można powiedzieć, reinkarnacji i teraz jest już miły, dobry i będzie postępował prawo, nie? Więc tak wygląda seria, którą miałem wobec niej nadzieję. Liczyłem, że będzie z tego coś fajnego, a wyszedł totalny średniak. I w zasadzie, no nie wiem, jak ktoś ma za dużo czasu, to może obejrzeć. No nie wiem, czy jest jakiś inny sens polecania tej serii tak naprawdę. Okej, okay, no nie brzmi to, mówiąc szczerze, zbyt ciekawie, czyli nie będę bo to jest, kurde, za to zabierać. Wiesz co, ja cały czas liczyłem, że to nie będzie średniak, że to będzie miało takie momenty, że będę mógł powiedzieć, patrzcie, perełkę przegapiliście, nie? I były takie momenty, ale totalnie trzy ostatnie odcinki, trzy czy cztery nawet, skaszaniono całkowicie. Wszystko mi popsuło. Całe zdanie o drugim sezonie mi popsuły. No. Ale będzie kolejny na pewno. A wrócisz, czy nie bardzo? To wrócę, już powie ci to trochę, już takie moje guilty pleasure się zrobiło. Syndrom sztokholmski. Też takie guilty pleasure się zrobiło, jak ze Zmierzchem. No wrócę, bo już muszę zobaczyć, co tam się dalej wydarzy, nie? Jak to się potoczą losy bohaterów. Tyle ode mnie. Pogadałem sobie trochę. A więcej oczywiście też na Facebooku, bo o tym anime też pisałem tydzień w tydzień. Czyli co? Już sequele skończyliśmy omawiać, nie? Wydaje mi się, że tak. Nie ma tutaj no już to w takim razie mówiłeś o perełkach, więc ja od perełki zacznę, jeżeli chodzi o nowości. Nie, no Oregai już było. O sequelach, nie? Teraz mówię o nowościach. A w nowościach w tym sezonie muszę pochwalić pewne anime, które byłoby anime sezonu, gdyby nie ReZero. A mówię tutaj o Decadence, które jest fantastyczne. Kurczę, to jest tak dobra produkcja. Ale po kolei. To jest anime od reżysera, który dał nam dwa sezony Mob Psycho 100, więc to już samo w sobie mnie zainteresowało. Po drugie, za to anime odpowiada studio dosyć młode, bo studio to jest NAT, które zajmowało się wcześniej głównie tylko sagą o Tani, The Evil,
które anime nie za bardzo przebadałem, ale miał bardzo przyjemną animację, więc widać, że tam pracują osoby, które znają się na swojej pracy. Natomiast właśnie przyciągnęła mnie tutaj rola głównego reżysera, ponieważ ja kocham całym sercem Mob Psycho i zarówno w mance, i uważam, że anime jest jedno z najlepszych, jakiekolwiek powstało, ale mamy tutaj do czynienia z historią, która jest dosłownie anime od Gainaxu czy studia Trigger, ale nie jest od tych studiów. To jest tak dziwna rzecz, że od czego by tutaj zacząć? Przede wszystkim mamy świat, który tak naprawdę jest grą komputerową, ale nie w sensie isekaju, tylko mamy świat po apokalipsie. Naszą normalną ziemię, którą przemierza forteca nazwana Decadence, w której teoretycznie mieszkają resztki ludzkości, ale tak naprawdę to jest wszystko sfabrykowane. Ponieważ kiedyś, kiedy ludzkość już traciła kontrolę nad ziemią, wszystko się sypało, społeczeństwo, część ludzi zamieniła się w cyborgi. I te cyborgi teraz orbitują Ziemię, a dla nich właśnie ta rozgrywka. Cały ten świat, cały po prostu ta forteca i otoczenie, potwory, które atakują, to jest cholerna gra MMO, w której sobie levelują, zdobywają lepszy gear i po prostu to jest coś, co mnie tak zaskoczyło, się tak nie spodziewałem tego po prostu twistu fabularnego. Na początek myślałem, dobra, będzie takie standardowe anime, że nasza młoda bohaterka, tutaj, która się nazywa Natsume, no nie może zostać wojownikiem, ale spotyka starego wojownika, który ją szkoli i później no wszystko tak się to zgrywa, nie? I nagle już na początku drugiego odcinka mamy ten cholerny twist, kiedy okazuje się, że wyrzucamy to wszystko za okno i się okazuje, że nasza bohaterka jest NPC-em w grze. Tylko NPC-em takim żywym, to jest naprawdę żywy człowiek, a nasze cyborgi traktują po prostu jako non-playable character. I dalej to się po prostu robi jeszcze lepsze, ponieważ mamy świetnych bohaterów, akcja jest przefantastyczna, jeżeli podobały wam się te wszystkie akcje z Attack on Titan, kiedy właśnie bohaterowie w powietrzu walczyli z tytanami, tutaj jest też tego sporo, mamy właśnie bardzo podobny właśnie system pojedynku z potworami. Historia jest bardzo przyjemna, ale przede wszystkim ciągnięta przez bohaterów i mówię, no ja miałem cały czas vibe z Tengentoppa, Gurren Lagann czy innych właśnie tego typu anime, za które odpowiadali osoby wcześniej związane z Gainaxem, obecnie z Triggerem. Jest tutaj tyle takich mniej lub bardziej subtelnych nawiązań, że po prostu, jeżeli jesteście fanami tego typu produkcji, bardzo polecam. To jest rzecz świetnie zanimowana, przepiękna jest muzyka, bohaterowie są super, mamy właśnie naszą bardzo pozytywnie nastawioną, bardzo taką waleczną bohaterkę Natsume, którą strasznie polubiłem, która jest takim wulkanem energii, nigdy się nie poddaje, do przodu, ale nie jest tym irytująca. Nasz właśnie mentor, czyli Kaburagi, który się okazuje właśnie być jednym z cyborgów, które się ukrywają wśród ludzkiej społeczności, również jest ciekawy, fajną przemianę przechodzi przez ten sezon dzięki Natsume. Pozostali bohaterowie drugiego, trzeciego planu również dają radę. Animacja jest, raz jeszcze mówię, znakomita, więc nie bójcie się po to sięgać, raczej nie powinniście się zawieść. Naprawdę bardzo, bardzo dobra rzecz. Jest to takie fajnie skondensowane właśnie w te 13 odcinków. Nie ma przestojów, nie ma zbędnych linii fabularnych, jakiegoś dziwnego meandrowania, filerów, po prostu czysta, dobrze napisana historia przygodowa z własnym po prostu twistem, z własnym pomysłem, jak ten świat ma wyglądać. Polecam bardzo gorąco. Jacek 2.0. Tak, Jacek, oczywiście nie oglądałem. Obiecuję ci na słowo leniwca, że na następne podsumowanie obejrzę więcej serii. Możemy zrobić wcześniej jakąś listę, żebyśmy może obejrzeli chociaż część jeszcze tych samych serii. Mogę jedynie dorzucić takie trzy grosze, że również słyszałem bardzo dużo dobrego o tej serii.
Głównie ludzie ją chwalili. Przeważnie też za to, co ty wymieniałeś tutaj. Nie widziałem chyba jakichś głosów wielkiego oburzenia. Tak więc słuchając ciebie i mając gdzieś tam te przebitki z Facebooka, z różnych grup, to myślę, że nie nakłamałeś tutaj naszym słuchaczom. Nie, mówię, idźcie, oglądajcie, bo to jest anime, które wiele osób z jakiegoś powodu pominęło, nie, w tym sezonie. Gdzieś utknęło pod większymi premierami, a naprawdę bardzo, bardzo warto, bo to jest perełka. To jest anime original w ogóle, nie? To nie jest oparte o żadną mangę, light novel. To jest napisane specjalnie pod anime scenariusz, który miał szansę właśnie wybrzmieć w taki sposób, jakie się podobało. Świetnie, bardzo mi się podobało. Warto, warto, warto. I teraz możemy przejść do kolejnego anime, które jest również bardzo ciekawą produkcją, ponieważ to jest jeden z zapowiedzianych szumnie anime original dla Crunchyrolla. Znaczy, nie tak do końca original, ponieważ oparte o webtoony, ale to są serie właśnie tworzone specjalnie na tą platformę streamingową dotyczącą anime. Ja troszkę tego webtoona czytałem kiedyś, więc mniej więcej wiedziałem, czego się spodziewać, ale ty, drogi Jacku, jakie są twoje wrażenia po The God of High School? No i widzisz, ty zawsze sprowadzałeś na ziemię, mówiąc, że fani webtoona tu chcą z okna skakać po tej animacji, a ja jako... A do tego przejdę. Ja jako ktoś, kto z webtoonem nie miał nigdy do czynienia, jestem zadowolony, mi się bardzo podobało. To na przykład pozdrawiam moje koleżanki z pracy, które totalnie są anty God of High School. Ja dostałem to, co chciałem, czyli dostałem spektakularne walki, które nie polegały tylko na kładaniu się pięściami, tylko właśnie był ten wątek supermocy w tle. W świetnej animacji, nie? Najbardziej podobało mi się, gdy na ekran wchodził ktoś z The Six lub z sędziów. To jest te pierwsze momenty, kiedy pojawiało się, ojejku, jak to teraz powiedzieć, żeby mnie popsuł. Tak więc wybrnę z tego, ta moc bohaterów, kiedy pojawiał się... Chiryuki? Jeszcze chyba raz tak się powtórz. Nazywało. Chiryuki? Tak, dokładnie, ta moc. Kiedy pierwszy raz widzieliśmy tego Jokera, który sobie wyszedł z karty z tą wielką kosą, no po prostu byłem wbity w fotel. Potem, jak się The Six odpaliło, przynajmniej część z nich, głównie ten pan, co tam miał pierdyliard skarbów narodowych, kiedy on zaczął tańczyć cały ten w cudzysłowie festiwal na dachu. Sekwencja tańca. Jezus, to było tak wspaniałe. Było tak, no i właśnie ja po to oglądałem tę serię, nie? Historia historią, ale ja chciałem fajne widowiskowe walki. Nie tak brutalne jak i w cudzysłowie znowu realistyczne jak w Bakim. Ale właśnie taki napieprzanka z supermocami. Co mi się nie podobało? Nie podobało mi się, że tam było, to też pisałem na Facebooku, że tam był duży nacisk na tą siłę przyjaźni. Ja nie lubię tego motywu. Omijam raczej serie, które go bardzo wykorzystują, a tutaj no niestety wiele razy było widać, że twórcy na tym też chcą trochę pociągnąć, nie? Na sile przyjaźni, ktoś tam, nie możesz przegrać, to robię dla przyjaciół. Takie pierdololo, jak zawsze. Kto oglądał Fairy Tail, to doskonale wie, jak potrafi być to irytujące. Dokładnie. To jest generalnie bardzo prosty i nudny zabieg. Mam nadzieję, że w przyszłych sezonach będzie tego mniej po prostu, nie? Albo nie będzie aż tak rzucane na pierwszy plan. A tobie, Jacku, jak się podobało? No to ja powiem tyle, że to była bardzo fajna reklama webtoona. Dosyć rozbudowana, bo rozłożona 13 24-minutowych odcinków. Ale generalnie jestem też zadowolony, nawet jeżeli czytałem mangę i troszkę wiem, że no nie do końca wyszło tak dobrze, jak być mogło, ale i tak jest całkiem fajnie. Tak jak wspominałeś, walki są bardzo efektowne, bardzo dobrze wyreżyserowane i to jest głównie zasługa świetnego reżysera, który również pochodzi z Korei, tak jak webtoon. To jest Park Sen-hoo, o ile nie bardzo, jeżeli
przepraszam pan reżysera, jeżeli zmasakrowałem jego imię, nazwisko, ale on jest właśnie znany z tego efektownego pokazywania takiego hand-to-hand combat, nie? Z ruchem kamery, z byciem bardzo blisko bohaterów, z tą bardzo energetyczną, bardzo mięsistą animacją walki i tutaj zdecydowanie było to czuć. Nawet jeżeli już wchodziły te bardziej fantastyczne moce, nadal dało się odczuć, że tutaj jest jednak bohaterowi obrywają czymś twardym i mocnym po różnych częściach ciała. Natomiast no, dużym minusem było to, że Crunchyroll chciał wepchać ponad 100 rozdziałów w 13 odcinków. A jak to wyszło? No niestety musieli powycinać sporo rzeczy, przez co od drugiej połowy sezonu było bardzo chaotycznie. Tam było mocne skakanie między wątkami, wiele rzeczy wypadło, przez co na koniec potrzebowano troszkę ekspozycji, żeby wyjaśnić nieco, co się działo. Niektóre fragmenty no niestety nie wybrzmiały tak dobrze, jak wybrzmieć mogły. Niektóre postacie miały mniej miejsca niż mieć powinny. Tak jak właśnie mówiłeś z tym tańcem, nie? Kiedy mieliśmy jednego The Six. Mi się wydaje, że w mance było go troszkę więcej i mieliśmy okazję go lepiej z bliska poznać. Tutaj niestety było go dużo mniej. Ale generalnie mówię, no jeżeli to była reklama Webtoona, to na pewno wiele osób zachęciła do tego, żeby po niego sięgnąć. No i mam nadzieję, że będą jednak te drugie sezony i już Crunchyroll będzie nieco bardziej hojny w obdarowaniu odcinkami. Nie trzeba będzie tak upychać tej całej fabuły w tak krótki metraż, ponieważ no szkoda, żeby zniechęcać ludzi, a czytałem opinie i no, wielu czytelników i fanów mangi dostało potężnego trzasku tyłka. Czy można było usłyszeć takie karabinowe strzały, jak się czytało niektóre wątki? Wiesz co, no bo oni to robili jako takie początki, nie? Dopiero wejście w ten rynek. I myślę, że to miało być takim testem. Bo to nie wyszło. Tak, bo tak, się zgadzam. Było robione najprawdopodobniej dokładnie w tym samym momencie, co Kami no Tou. Więc nie mieli, no tylko wiesz, odzwierciedlenia. To robiły różne studia, nie mimo wszystko, ale na przykład za właśnie The God of High School odpowiada studio MAPPA, nie, które no, ostatnimi czasy dostarcza naprawdę bardzo dobrą jakościową anime. No i tutaj nadal pokazali, jeżeli chodzi o animację, obecnie jest w top tier studiów w Japonii. No ale mówię, no mogli jednak te dodatkowe 5 odcinków gdzieś tam dodać. Tym bardziej, że to idzie bezpośrednio ich platformę, więc nie musieli się tak przejmować tymi ramami czasowymi i tym właśnie cyklem sezonowym, a tak troszkę jednak czułem, że mogło być to troszkę lepiej. Może zdecyduję się na taki zabieg przy drugim sezonie, bo no nie ukrywam, jestem w 90% przekonany, że kolejny sezon będzie. A ty jak myślisz, Jacek? No, dużo na to wskazywało. No, taki cliffhanger. Zakończyli na końcu. No, dokładnie. Zakończyli w takim momencie, że raczej się spodziewałem, że i Kami no Tou, i właśnie The God of High School dostaną te sequele. No, zresztą, no, oba mają naprawdę dużo jeszcze rzeczy do zaadaptowania. To są dosyć długie webtoony, które mają już po kilkaset rozdziałów, więc jest z czego brać, nie? No i ty patrz, to jest taki popularny temat, bo tu mamy właśnie całe ten chińsko-koreańsko-japońsko krąg kulturowy, gdzie się pojawiają moce związane właśnie z tamtym regionem, z bohaterami z ich legend. No. Ale generalnie fabuła jest bardzo prosta, po prostu nawet w webtoonie teraz sobie przypomniałem, że przez cały czas mówiłem jak o webtoonie jako mance, ale mniejsza z tym. No cały czas właśnie to jest jeden wielki, długi pojedynek między kolejnymi bohaterami. Tak ta historia się prezentuje. Tam po prostu z drobnymi momentami oddechu bez przerwy macie
długie, rozbudowane sekwencje walki. I na tym polega to anime. Naprawdę nie ma jakiejś bardzo rozbudowanej historii, po której będziecie płakać, czy się zastanawiać nad sensem życia. To jest po prostu czysta, wydestylowana rozrywka, która ma wam adrenalinę pompować w żyły. Widzisz, Jacku, i parę lat temu na pierwszym swoim konwencie w życiu, gdzie wszedłem w ogóle na jako media, słyszałem o God of High School i teraz możemy siedzieć tutaj w naszych apartamentach za hajs z bloga i rozmawiać o anime. Takich pięknych czasów dożyliśmy. No dokładnie. I co, Jacku, o czym chcielibyśmy jeszcze dzisiaj porozmawiać, bo zbliżamy się już do krytycznego czasu. To ja chciałem tylko jeszcze tak na krótko napomknąć, naprawdę bardzo krótko, bo już o tych anime opowiadałem poprzednim razem, kiedy sezony się zaczynały, a później wszedł koronawirus i się przerwały, więc powiem tylko, że Fugo Keiji Balance Unlimited warto obejrzeć, nadal to jest dupkowaty Batman, który nie kryje swojej tożsamości i korzysta ze swoich nieograniczonych środków finansowych do rozwiązywania zagadek. Ogólnie później fabuła robi się mniej epizodyczna, bardziej linearna, kiedy się dowiaduję pewnych rzeczy o właśnie jednym z głównych bohaterów. Natomiast jeszcze drugie anime, które oglądałem, czy to jest Appare Ranman, którego jeszcze nie skończyłem, zostały mi dwa ostatnie odcinki, czyli Wacky Racers. Tak, Wacky Racers to anime, jest całkiem spoko, troszkę jest za mało mimo wszystko ścigania, ale jedna rzecz mnie bardzo irytuje. To jest coś, co ogólnie w PA Works zauważyłem już przy ich innym anime, czyli przy Sirius de Jäger, który jest na Netflixie, ich projekty postaci. I w tamtym anime, właśnie Siriusie, mamy do czynienia z okresem międzywojennym, więc całe otoczka, całe tło jest dosyć realistyczne. Bohaterowie ubierają się tak, jak powinni się ubierać właśnie w tym okresie czasu, a bohaterowie są cholernie kolorowi, jak w ogóle z innego anime wyjęcie. I tutaj mamy cholera znowu to samo. Mamy dziki zachód końca XIX wieku, a nasi bohaterowie wyglądają po prostu serio, jakby z innego anime pochodzili. Jest to bardzo wybijające, nawet jeżeli te projekty są całkiem spoko, no nie jestem w stanie do końca tego kupić, ale samo w sumie mamy całkiem pokaźną grupę sympatycznych postaci, więc jest okej. Myślę, już zobaczę, jak będzie po tych dwóch odcinkach. Myślę, że o Fugo Keiji i Appare Ranman jeszcze osobno pewnie może skropnę coś na naszym fanpage'u. A tymczasem jeszcze mamy jedno anime, o którym chcemy wspomnieć, ale to tylko dlatego, że planujemy o nim prawdopodobnie osobny materiał. Nie wiem, czy to jeszcze będzie w formie podcastu, czy jeszcze się okaże, jesteśmy na etapie dogadywania się. A mowa tutaj o The Great Pretender, które jest anime o oszustach. I drogi Jacku, jak ci się podobało tak bardzo, bardzo wstępnie. Bardzo wstępnie, gdyż widziałem tylko kilka odcinków i kurczę, powiem ci, nawet nie wiem, kiedy ja to obejrzałem, nie? Żeby się to całkowicie nie dłużyło. Bardzo fajnie się to oglądało. Postacie są intrygujące i całe to, co się dzieje w ogóle z nimi, gdzie z odcinka na odcinek powstaje nowa warstwa całego tego... brakuje mi tu słowa, całego tego planu oszustwa i ja jestem jak główny bohater, nie? Z odcinka na odcinek. Mówię, co się dzieje, ale jak to, ale dlaczego, nie? Anime super, naprawdę konkretna pozycja. Nie wiem, czy na ten moment coś fajniejszego na Netflixie znajdziecie z takich nowości bardziej. Tak, zgadzam się, tym bardziej czekamy na premierę drugiej połowy sezonu na Netflixie, ponieważ na razie mamy dostęp tylko do pierwszych 14 odcinków, ale naprawdę bardzo warto. Przede wszystkim anime ma tyle stylu w sobie, cały projekt postaci, animacja, użycie kolorów, muzyka. Tak, muzyka szczególnie fajnie wypada. Tak, opening świetny, sekwencja w rytmie jazzu, która przywodzi nieco na myśl słynną czołówkę z Cowboya Bebopa. Ending z kotkami i z dosłownie jest użyty The Great Pretender by Queen.
Więc mówię, no widać, że jest pieniądz włożony w tą serię. No i kreska też, no i... kreska też bardzo ładnie wygląda. Jest taka, z jednej strony, no jest taka bardzo współczesna, a z drugiej strony ma w sobie jakiś ten sznyt taki, gdzie wyróżnia się. Czy to jest właśnie przez tą taką troszeczkę kanciastość, nie? Od czego się już trochę odchodzi. Powiedziałbym, że taką zadziorność, ażkolwiek nie wytłumaczę tego dalej. Takie mam skojarzenia, gdy mówię o kresce. Nie, ale dosłownie chcę o tym anime porozmawiać, jak będziemy mieli już okazję całość obejrzeć. Bardzo chętnie. Ponieważ myślę, że jest o czym tutaj właśnie mówić. Widać, że to jest anime, które się pojawia raz do roku, raz na dwa lata, które naprawdę ma w sobie tyle pracy, tyle serca wpakowane, że zdecydowanie to jest coś, o czym będzie warto dłużej się pochylić nad tym. Widziałem, że też, jeszcze chyba... tylko dwa słówka, Jacku, proszę. Widziałem też, że dobrze. Swój delikatny hype załapało, ale wydaje mi się, że przez to, że to właśnie trafia od razu na Netflixa, to największa fala hype'u, która mogłaby na tym spłynąć, no nie dotrze tego anime, więc na pewno będę chciał jakiś projekt z tym zrobić, bo to jest super, super seria i warto o niej rozmawiać. Też jestem właśnie o tym przekonany, że to jest coś, co warto polecać, warto zachęcać ludzi do obejrzenia, a tymczasem no, doszliśmy do końca naszego cosezonowego podsumowania. Myślę, że całkiem sporo serii udało nam się tutaj omówić. I tym samym będziemy się pomału żegnać. A mówiłem tu dla was ja, czyli Jacek 2.0, a ze mną był... Jacek 1.0. Zachęcam też do zostawiania waszych opinii w komentarzach, co wy oglądaliście. Może macie jakieś inne spojrzenie na serie, które tutaj omawialiśmy. Podzielcie się z nami waszą opinią. Zawsze właśnie miło nam czekać na komentarze, może jakieś pytania, może kiedyś uda nam się, jeżeli będziecie bardzo aktywni, zabrać większość ich ilość i poodpowiadać na nie. A najlepiej to się shadowbanuje. Tak, oczywiście. Ta żarcik, oczywiście. Dobra, trzymajcie się, do usłyszenia. Cześć. No, pa, pa. Cześć.